przyniosą punkty Polonia z Rzeszów. Przegrywacie z pokerem Team Lublin 1-0, ale w sumie ten wynik dla Was to i tak prawie jak wygrana, bo wygrywacie całą grupę. Jaki był plan na to spotkanie? Dokładnie, no niepotrzebnie kalkulowaliśmy, bo trzeba by było rozmowy właśnie na ten temat, czy wystarczy nam remis, czy możemy sobie pozwolić na porażkę jedną bramką. No, stało się szczęśliwie dla nas, że ta porażka no, dała nam pierwsze miejsce w grupie i zagramy w kolejnej, w następnej fazie z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Jesteście zadowoleni ze swojej postawy w tych trzech meczach? Myślę, że mogę ocenić tylko występ dzisiejszy, bo akurat w dwóch pierwszych spotkaniach nie grałem, a zespół dobrze sobie radził, wygrał dwa poprzednie pojedynki różnicą kilku goli. A dzisiaj no, naprawdę skupialiśmy się tylko i wyłącznie na dotarciu do następnej rundy i można powiedzieć, że plan, jaki nakreśliliśmy sobie w rozgrywkach grupowych, został zrealizowany. Nie, czyli teraz co, bo chyba się nie zadowolicie jedną ósmą finału, tylko chcecie coś więcej? Nie, no w każdym turnieju, w którym występujemy, no chcemy grać o jak najwyższe cele i będziemy starali się ten turniej wygrać. Tego życzę i powodzenia w kolejnym meczu. Dziękuję bardzo.